Ustanawiamy tę najświętszą ofiarę koncelebrowaną wraz z księdzem kapelanem w 140. rocznicę założenia Straży Ochotniczej Straży Pożarnej tu w Kościelnikach. Ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dzisiaj daję. Oto Słowo Boże. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Oto Słowo Boże. Chodziła nas dzisiaj ta piękna uroczystość 140-lecia istnienia Straży Pożarnej w Kościelnikach. Życzę wam zawsze szczęśliwych powrotów do waszych rodzin, dzieci, żon, matek i ojców, aby ich czekanie nigdy nie było daremne. Niech tu zaliśnie i niech tę rocznicę oraz wszystkich druhów strażaków wspomina tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Niech ten pojazd będzie pobłogosławiony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pięknie, że Pan wyłączył ten wentylator. Nie, nie się ja w imieniu druhem i druhów OSP Kościelniki chciałem serdecznie księżom podziękować za sprawowanie tej liturgii oraz za poświęcenie samochodu i remizy. Kup zapłać. Świętego Floriana, niech wam wyprasza wszelkie łaski u Boga i strzeże od wszelkich niebezpieczeństw. Szczęść Boże. Pod oddziałem pasoż, na prawo patrz. Druhu prezesie, dowódca uroczystości jubileuszu 140-lecia OSP Kościelniki Dariusz Kozioł melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystości. Strażacy! Pod oddziały pasoż, podszedł flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Pod oddziały pasoż, do hymnu państwowego flagę państwową podnieś! Serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Witam druhnych i druhów z OSP w Golicach, Różanice, Przylasek, Lusiecki, Wyciąży, Tonie, Tyniec, Koszcze, Przewóz, Mieszanów, Zbytniowice wraz z orkiestrą tutaj będą oraz OSP Pszulice, Karniusz, Tropiszu, Niepołomice. Witam wszystkich mieszkańców tutaj osiedla Kościelniki i sąsiednich osiedli. Serdecznie dziękuję. Obecnie głos zabierze pan prezydent miasta Krakowa, Jacek Majkowski. Szanowni Państwo, sięgając do historii, można powiedzieć, że w 1880 roku powstała tutaj w Kościelnikach
straż. Tak się okazało, że zaistniała potrzeba nowych samochodów dla także i tej sprawy, zresztą nie tylko tej, jak widzicie Państwo, przed budynkiem stoi kilka samochodów okolicznych straży ochotniczych pożarnych, naprawdę ładnie wyposażonych. Gdyby chcieć ten nowy samochód wpuścić, żeby wjechał do dawnej Elizy, okazałoby się, że jest to niemożliwe, chociażby ze względu na jego wysokość. W związku z tym trzeba było zrobić i Elizę, i samochód. Thank you.
Amen.